Witam serdecznie, pęgę kluczy, mam papiery, mam białko, mam Alpinę. Powiem krótko, Alpina to jest stan umysłu. I teraz wyobraźcie sobie właścicieli BMW. Jeden podjeżdża na światła taką oryginalną Alpiną, z tą blanszówą tutaj na grillu, a drugi podjeżdża zwykłą E90, mało tego, na dokładanym zarzoku z M-pakietu. Ten z Alpiny mówi, szczochu ty jeden. Ten z M-pakietu mówi, taką se kiedyś kupię. Drodzy Państwo, tym miłym akcentem zapraszam na prezentację Alpiny E91 w touringu. Albo w kombiku. I mamy tu prawdziwego kota, ale powiem krótko. Kiedyś Alpina, że tak powiem, była marką. Jeżeli ktoś miał ten win przekreślony, tak jest tu, my to oczywiście pokażemy Państwu, tak? To była już inna marka, to już nie było BMW, to była E91 Alpina. Natomiast teraz się wykupowało, posprzedawali, hachmyciarze, spółki porobili, pozakładali. BMW już teraz ponoć kupiła Alpinę, ale to jest wszystko cool, bo ja kupuję kurwa Brabusa. Wyjebane mam. Słuchajcie, dwulitrowy tutaj jest klekocik, ale mamy tu papiery. Mamy tu papiery, wyszło 260 bitego kunia. Kozackie kuniki i ponad 500 momentu obrotowego, jedna turbina, dwulitrowy motor, 260 koni. Ja będę próbował się spolić tym laka. Tym laka, bo jednak jest to program sportowy, motoryzacyjny, więc motoryzacyjno-sportowy, więc nie będziemy stali, nie będziemy chodzili po krzokach, nie będziemy mówili, zobaczcie co ja tu mam, gówno mam! Ja mam Alpinę w kombiku, w touringu na wypasie. Fajnie wygląda. Ja powiem krótko. Ja nie jestem Ja nie jestem zwolennikiem przedliftowych trójek. One są takie kapciowate. Natomiast nie mogę powiedzieć złego słowa o Alpinie, bo jest to jednak stanem umysłu, jak już powiedziałem. To jest coś innego. To jest rarytasi. Nieważne, czy diesel, czy bena, Alpina. Chodź do przodu, Oskar, chcesz. Jak już podeszliśmy do przodu, pa, jedne drzwiami w pizdzie. Tak, otworzę maskę na pełną pi. I zobaczcie, drodzy Państwo, to auto ma przejechane 400 tysięcy kilometrów. Jeździliśmy z Oskaliksem przed chwilą, jedzie się rewelacyjnie, nie puka, nie stuka. Auto jest naprawdę zwinne, zwarte, gotowe do jazdy. Cztery paki przelotu i niektórych by to zabiło, niektórych by to odstraszyło. To tych odstrasza, którzy lubią być, kurwa, pluci w pysk i mieć oficjalnie cofnięty, kurwa, licznik na 200, kurwa, koła. Ja wam powiem tak, ja 17 lat temu miałem E39 530, kurwa, w touringu na wypasie, która miała przejechane 220 tysięcy kilometrów, kurwa. Mija, kurwa, 15 lat, wchodzę, kurwa, na te portale internetowe, to ja tam znowu, one mniej mają, kurwa, one mają teraz dwie paczki. Trzeba być debilem, żeby w takie rzeczy wierzyć. Moja BMW ma przejechane 350 koła, jest kurwa igłą, tak? A tu mamy przejechane 4 paki i to auto też jest igłą. Zobaczcie, jak daję BMW maską, szpachel kurwa ani drgnął. Miałem, bo się chwaliłem tym przekreślony win. Gdzie jest ten blazer? Zobaczcie to. Podejdź tu. Czekaj, przetrę tym kurwa blanszowcem. I teraz tak. Ale jak wam powiem, tak przebił go jak ty chyba kurwa Wacek, bo jakoś mu tak słabo to poszło, ale przebił, no. Teraz sobie wyobraźcie, że jakiś policjant na przykład, który o tym nie wie, sprawdza i mówi: panie kochany! Może tak było, może nie wiem. Dobra, chodź Oskar z tej strony, z tej perspektywy trochę nachyl, sprzęt za 50 koła do nagrywania.
ładnie wyglądają te felgi. Odważny kolor biały, a ja lubię, ale ja lubię odważnych ludzi. Powiem tak, koła generalnie z przodu mamy tu 19, tak, 2 czy 5 czy 5, 19. Felga jest oczywiście węższa. Jak to kurwa jest tak szoki. Okej, bo te felgi nie widać. Natomiast tylnia felga ewidentnie szersza. Ten rancik jest wypasiony. Wygląda to fenomenalnie. I powiem krótko. Nie wygląda źle na tych białych felgach. Odkradzimy do tyłu. Tył wygląda, ale co? My mamy ten bajer tu. Pach, to jest bajer. Ale bym zapomniał. Zobacz, Oskar, pokaż. Pokaż, Oskarik. Zobaczcie, jak wygląda. Poczekaj jeszcze raz. Tak. Tak generalnie... To taki zwykły kurwa blazer, gdyby nie ta Alpina, bo ten zderzak taki normalno zwykły jest, nie? Ale już chuj z tym. Zobaczcie tego wypasa tu. Ty, no przecież ta mata z tyłu jest rewelacyjna. Zobaczcie, a to jest wszystko czyściutkie. To jest wszystko idealne. Cztery paki przelotu, no ale tu jest taki zestaw kurwa do mycia auta, no to musi być czysto. Jak możesz tak dbać, jak masz tak strasz kurwa, jak wycierasz dupę, takie masz obstrane kurwa gacie. Tym miłym akcentem alpinowskim krokiem przejdziemy do jazdy, a nie, kurwa, dobra, szalony naukowiec, ten łeb, który przyjdzie z grzybów. Odpalam Alpinę, robię na sprzęgło, duszę. Jest! Odpalił? To zobaczymy. 260 koni po zhipie, po stagę, 1, 3, 2. No, Alpine! Alpina! Dobra! To się nie powinno w ogóle wydarzyć, ale się wydarzyło. To dla was. Nakręcamy na żywo. 135 numerek Alpiny. Jest ładna. Jedzie się dobrze. 400 koła przelotu. No muszę powiedzieć, drodzy państwo, że cudownie. No jedzie tak. Jedzie. 260 koni. Śmiga dobrze. Ale o to chodzi, że nie czuć tego, iż nikt nie jest w stanie sprawdzić, kurwa, tak naprawdę żaden mechanik, żaden... Chyba, że jesteś wróżbitą Teodoriksem, to wtedy możesz wróżyć z kart i z fusów. Nie ma możliwości, żeby wzrokowo sprawdzić i strzelić, ile auto ma psiane. To ma 400 koła i powiem, przyznam się, gdyby było cofnięte o 200, tak, to i tak nikt by się nie skapnął, bo auto jest naprawdę w stanie fenomenalnym. Oczywiście ślad użytkowania mamy tu, tak? Są siedzenia, kurwa, trochę zajechane z przodu, natomiast z tyłu kanapa jest naprawdę nowa, no ale to wszystko było na prezentacji. No i to jest jedyny, kurwa, blazer, nie? Że Alpina, jak mogła doprowadzić do takiego czegoś, że nie ma tej zastranej, kurwa, nawigacji. Ta nawigacja tak naprawdę w tych modelach do chuja się przydaje, tak? Bo to jest tylko taki blanszowiec, tam jest tak, kurwa, stare menu, kurwa, jak w Nintendo sprzed 20 lat, no ale to nieważne. Ale lepiej to wygląda, ten desk, kurwa. A tak to ta decha wygląda, kurwa, klapa do strania, kurwa, tak naprawdę. No ale nadal jedziemy Alpiną i szacunek się, kurwa, należy, pamiętajcie. Więc chuj z tym, wygląda ta decha, kurwa, jak do strania wygląda, nawet fajnie. Nawet fajnie wygląda. Mamy tutaj poduszki powietrzne, mamy sufitówkę, kurwa, czarną. 135, kurwa, numer Alpiny. No czego chcieć, kurwa, więcej? Jest to klasyk. Czy jest to klasyk? Czy Alpina w Dieslu, w Touringu jest klasykiem? Tak, bo jest, kurwa, Alpiną. Samo w sobie. Nie no, jedzie. Ładnie se jedzie. No nie bierz żart. No dobra, robimy akcelerator, ale toczymy się 10 na godzinę i dajemy mu w pizdę. Raz. Pyk, dwójeczka. Pyk. Pyk, trójeczka. Ależ ja to zmieniam, te biegi. Pyk. Ajajaj. Bardzo ładnie się jedzie. Naprawdę, jak na taką glebę, jak na takie szerokie z tyłu naleśniki koła, to muszę powiedzieć, że zawieszenie wybiera rewelacyjnie. Widać, że mamy tu do czynienia naprawdę z zadbanym, kurwa, klasykiem. Alpina. Zawsze dobrze się przejechać, kurwa, takim kąskiem.